związek mają Indianie z worami tucholskimi? Dowiemy się w trakcie dzisiejszego naszego spotkania, które poprowadzi pan Jan Płodziński, którego bardzo serdecznie witamy w Świeciu i w naszej bibliotece. Ja witam również Państwa. W 60 roku miałem ten czas 13 lat. Byłem z ojcem nad rzeką, zrywałem laskowe orzechy i z drugiej strony rzeki patrzę na polanie, stoi tipi indiańskie. Mężczyzna z długimi włosami, gapię się na niego, rozpoznałem ten namiot tipi. Ojciec mówi, co się gapisz na tego hipisa, zrywaj lepiej orzech. Ten hipis nie rzucał siekierami do drzewa, tylko do klocka, który miał przywiązany do drzewa, a rzucał tomahawkami. Nożem, tomahawkiem bardzo nas mile przywitał. Się okazało, że to jest autor książek, między innymi Ziemi Słonych Skał. Dopiero później inne książki napisał ich dzieci. Tak się złożyło, że gdy zaczął się rok szkolny, ten pan, a mam na myśli Sapoka Stanisława Supłatowicza, zjawił się w szkole. Nie było wtedy auli, ale tak 2-3 klasy spędzano nas ściskane. On na stoliku, na krzesełku usiadł i powiedział, rok 1905, jego matka była nauczycielką w Radomiu w szkole. Uczyła dzieci w języku polskim, w polskiej szkole. Z pochodzenia była szlachcianką. Wiadomo, 1905 rok, to część środkowa Polski, Radom po Warszawę, Kielce, to był zabór rosyjski. Miała zakaz przez cara uczyć dzieci w języku polskim. Miała po rosyjsku uczyć. I jednocześnie była w konspiracji, nawoływała do ruchu powstańczego, przynosiła ulotki w długich włosach, materiały ukryte, no i została przyłapana na tym i wywieziono ją na Syberię. Nie mamy tu Irkucka na tej mapie, ale tutaj jest Czukotka, tutaj. Irkuck byłby 5000 kilometrów wyżej. Była rewolucja w Rosji w 17 roku. Nadarzyła się okazja do ucieczki. Nikt nie pilnował ciśnienia Beringa. Białoarmiści gonili czerwonoarmistów i nawzajem. I czukotcy rybacy postanowili przeprawić tych 11 osób, nie tylko Polaków, ale Europejczyków, na drugą stronę ciśniny Beringa. Zważyć należy, że od października nigdy do marca nie wypływali w cieśninę Beringa, po fale do 20 metrów, a woda 2 stopnie. Ale uczynili tego, bo zaprzyjaźnili się przez te 11 lat z tą grupą ludzi, już byli przyjaciółmi, zaryzykowali. Podróż udała się, dopłynęli tutaj na Alaskę, tu jest Alaska, do tej linii. Cieśnina Beringa 86 km, najwęższy miejsce. Szebanezi albo Szauni, jak można ich określić, mieszkali kiedyś tu w dolnym biegu Mississippi, u podnóża Półwyspu Floryckiego. Ale zepchnięci przez osadników, część poszła w góry skaliste, żeby się nie dać zniewolić do rezerwatów, a część poszła na zachodnie wybrzeże i tam stworzono dla nich rezerwaty. Przynajmniej ci Indianie, którzy byli w górach skalistych, polując na karibu, które się przemieszcza, gdy w Kanadzie nastaje ostra zima, idą na zachodnią stronę Ameryki, tam jest ładniejszy klimat i więcej traw pod śniegiem można te karibu zdobyć. Także wracając z takiego polowania, zobaczyli dziwne obozowisko, a w nim zamrożonych ludzi. Pani Supłatowicz tylko jeszcze żyła. Uratowali ją, przynieśli ją do swojej wioski. Była blondynką, wysoką dosyć, i nazwali ją Tabach. Po polsku biały obłok, biała chmurka. Już innej wolności sobie nie mogła wyobrazić. Szaman z borsuka tłuszczem ratował jej ręce, nogi. Wyleczyła się. Podobała się wodzowi, wyszła za mąż, za Karkoleonoma. I tutaj pomiędzy Jeziorem Niewolniczym a Niedźwiedzim nad rzeką Mackenzie żyła spokojnie. Urodziła pani Supłatowicz po ślubie z wodzem dwóch synów i córkę. Najmłodszy to był właśnie Satyś, skąd to imię się wzięło. On miał 7 lat, jeszcze nie miał imienia, był chłopcem tylko. No i miał wilczka takiego, po prostu podobnego do husky dzisiaj, udomowionego. I ten wilczek miał ranę z boku, rozwalony cały bok. Szaman go zawołał, mówi, słuchaj chłopcze, ten twój piesek ci padnie, bo on ma zbyt dużą ranę. Tak, on mnie wczoraj przed pumą uratował. Puma mu rozwaliła
cały bok skórę mu przecięła pazurem. Mówi, ja ci mogę maść zrobić, ale potrzebuję królika. Cała powędrowała do niego w celnie, zwinął się w kłębek i się staczał jeszcze z takiej marynki, burki na dół. No i on zadowolony już chciał po niego iść, patrzy, co się dzieje. Ożył, zobaczył królika i ciach, pikował prosto na niego pazurami. Już go miał szpona. No ale strzała powędrowała druga do orła i już strzelił do orła. Zwinął mu pazury rzemieniem, już ożył, tak mierzą na plecy, że był taki wysoki, jak może ten chłopiec, czy ten. No to ten orzeł podjewał tymi skrzydłami nad jego ramionami, królika za uszy tachał i do wioski w te pędy z radością. A dzieci zaczęli wołać, satok, satok, długie pióro, niby że orzeł chłopca chce zabrać z daleka, tak sądzili. No a starzyzna zrozumiała, że uniesie tego orła. I tak dostał imię Długie Pióro. Oczywiście, że szaman z wątróbki i z żółci zrobił maść dla tego pieska, żeby go uratować. No a królika sobie upiekł. Szaman nie głupi. Wiedział, że będzie dobrze. Obudziła się w nim tęsknota. Nostalgia narastała. Namówiła w końcu męża, żeby ją puścił na pół roku do Europy. I ona przyjedzie po pół roku. Mąż zgodził się, Karkoleonoma. Zgodził się, no wysoki orzeł, takie miał imię. I mówię, ale najmłodszy syn pojedzie z tobą, pomoże ci to woły nie dźwigać, bo ty jesteś już schorowana życiem też. No i tak uczyniła. Przyjechała w styczniu 1939 roku do Bremen. Z Bremen pociągiem do Radomia. No i tutaj rozczarowanie. Nie wiedziała, że na skutek działań społeczno-politycznych przez te 36 lat jej nieobecności po prostu szlachta zubożała i ona stała się biedną, bo dworek poszedł w obce ręce. Nie wiedziała, co zrobić z sobą i z synem. Modliła się w kościele i Elżbietanki ją uratowały. Zakon Elżbietanek w Radomiu dał jej schronienie. A potem po Żydach, którzy opuszczali już Radom, co niektórzy mądrzejsi wyjeżdżali za ocean, dostała mieszkanie. Satokowi ścięto włosy. Indianinowi ściąć włosy, to jest kara dla niego, niezwykła kara już, pohańbienie, ale pogodził się z tym, no bo wybuchła pierwsza wojna światowa i nie chcieli, że druga wojna światowa, przepraszam, 1 września, żeby wpadł w ręce gestapo. I tak gestapo go nakryło. Został aresztowany, umieszczony w transporcie po przesłuchaniach do Oświęcimia. W niej jak 3 dni. Ani nie pił szklanki wody, nawet nie dostał, a był kwiecień. Na drzewach, tak jak dzisiaj mamy, pełno liści już młodych. I w tym rewersie, gdzie na dworcu parowóz huczał, pod parą psy szczekały, Niemcy krzykali, co chwilę jakiś strzał padał, złamał gałąź dość grubą. I stłoczony w tym wagonie bydlęcym, objadał ją z liści i skory. Tak robi głodny człowiek. On po indiańsku się ratował. Tylko nie od razu, mówię, bardzo powolutku jadł te listki, żeby mieć coś w ustach. I wtedy zauważył, że to okienko wentylacyjne w tym bydlęcym wagonie nie do końca jest zabite deskami, że gwoździe się zagięły. Podważał tą grubszą częścią tej gałęzi tak długo, aż pierwszą deskę wyluzował. Już potem następną dźwignią wyłamał, drut kolczasty wypiął na zewnątrz i wylazł na dach. Otworzył zasuwy tego wagonu, jeszcze dwóch innych. Ucieczka miała miejsce w miejscowości Tunel, gdzie w kierunku Skec na Częstochowę, Kraków jest największy przejazd pod górami polskimi. Tam jest miejscowość Tunel. Dostał się do partyzantki. Działał w Jędrzejowie, w partyzantce, w Armii Krajowej, w oddziale Bończy, jako pseudonim jego był Kozak. Nauczył oddział chodzenia tyłem, taka prosta sztuczka. On jako zwiadowca szedł przodem, żołnierze szli tyłem, ale ślady pozostawiali w drugim kierunku. Takie proste działania. Niemcy szukali ich gdzie indziej, oni tyłem szli. Potrafił wysadzać transporty kolejowe. Mówię, jak sobie? Nie pilnowali Niemcy? No mówi, mosty na rzekach, mówi, były na szosie pilnowane z jednej, z drugiej strony, pod mostem, dookoła jeszcze pierścień. A ja i tak doszłem. No jak to zrobiłeś? No po prostu brałem taką grubszą gałąź sobie, obiłem, łyko ściągnąłem, miałem rurkę,
Torbę miałem wysmarowaną łojem bydlęcym, łojem nie było wtedy folii, pergaminami na pakunki zapakowane w środku i szłem pod wodą. I pytam się, dlaczego tak lubisz Tubory Tucholskie? A on mówi, brda, przypomina mi moją rzekę Mackenzie, chociaż ta jest dziesięciokrotnie większą rzeką, potężniejszą. A Bory Tucholskie też pachną żywicą, tak jak Kanada. Indianin, żeby mieć po prostu wizję, to siadał na kamieniu, próbę słońca robił. Wpatrywał się w słońce 3 dni, ogłaszał, że nie zejdzie z tego kamienia. Twarz mu popękała, bruzdy, krew się lała po twarzy. I dlatego im więcej rysów na twarzy, tym bardziej dzielny, wytrzymały. I wtedy osłabiał organizm i miał wizję. Widział przodków, widział historię swojego rodu, fantazjował. I Satok nie pił, a żadnego alkoholu. Ani piwa, ani lampki szampana. Ale palił za to papieroków 75, 3 paczki Marlboro dziennie. Zmarł mając 82 lata, a mieszkał w Gdańsku Wrzeszczu. Napisał w sumie 9 książek. Te książki są wyszczególnione w mojej książeczce, którą ja napisałem o nim. To jest taki elementarz z jego życiorysem, z książkami, ciekawymi rzeczami, jak cokolwiek indiańskiego można zrobić, poza bronią oczywiście. W 99 roku przyszedł do mnie, bo wysłuchaj, ja długo nie pożyję. Mam całe mieszkanie zawalone sprzętem indiańskim. Jest tego pełno. Rodzina się ze mnie śmieje, że jestem wujkiem, co się piórami dekoruje. Nie chciałbym, żeby to poszło w ich ręce, bo powieszą to w pokojach, potem w korytarzach, a na końcu to wyląduje na śmietniku. Nikt tego nie zobaczy. Chciałbym, żeby czytelnicy, młodzież, dorośli mogli tą kulturę Indian zobaczyć. Tutaj jest tak zwany łapacz kłamstw. O, to. To jest rekwizyt szamański. Szaman posługiwał się, to żaden łapacz kłamstw, on nie wykrywał żadnych kłamstw. No ale coś musiał mieć w dłoniach, jak przesłuchiwał. Tutaj mamy 3 pióra. To jest gest pozdrowienia i kartki wysyłane u nas na święta komuś. A wódz wodzowy 3 pióra wysyłał. To znaczy, że pokojowo nas. Tu mamy pióropusz. Nie jest to oryginalny pióropusz. Jest to zrobiony współcześnie. Wykonał go pan na podstawie mojej książki. O, pokażę wam bliżej. Przywiózł go nam tutaj w prezencie. Bo znał Satoka, był jego uczniem na statku. Dużo koralik za koralikiem przyszywany do skóry. Tu trzeba sobie palce podziurawić, na parstek na pewno jeden nie wytrzyma tego szycia. A całe stroje, wszystko na skórach, koralikami są. Przy okazji damskie. To są Chipiwejów. Chipiweje, plemiona leśne. O, widzicie, kwiaty, to co ich otaczało dookoła. To jest wyszyte na takim, na mokasynach. Także z nogi Karibu. O. Widzicie? Noga jelenia Karibu. Tutaj jest nawet znak orła wyryty. Ostrze. No i była to potężna broń. A tu mamy święte fajki obrzędowe. One noszą nazwę już u nas jasną taką, fajki pokoju. Nigdy to nie były fajki pokoju, bo Indianin z wrogiem nie palił. Nigdy. Ale takie biuro, które u nas było, cenzura, po prostu nie mogła przepuścić, bo słowo święte to by się kojarzyło z jakąś religią już, niekoniecznie rzymskokatolicką, więc wymyślili termin fajka pokoju. Palono w nich tytoń do połowy z szałwią. Indianie uprawiali tytoń. Uprawiali szałwię, która miała duże właściwości lecznicze, pomagała, ale i spalali ją. Tak wygląda łapacz snów. To nie są nitki. Tu są ścięgna, mogę go dookoła, możecie Państwo sobie go zobaczyć. Ścięgna z Karibu. Jest to związane z legendą o pająku, który w namiocie w tipi miał swoje siedzisko. I dzieci mówiły, mamusiu, usuń tą pajęczynę. Mamusia mówi, co, boicie się pajączka? Nie, ale po co nad głową ma nam być? Pajączek też chce żyć. Jutro rozbieramy nasze tipi, przełożymy pajęczynkę na krzaczek. I pająk będzie zadowolony. I tej nocy miała wyjątkowo dobre sny, bo prześladowani byli przez, tak powiem, watachę bandytów, przeganiani i po prostu nie mogła spokoju doznać.
I tej nocy wyjątkowo dobrze im się spało. Pająk się przyśnił, że ma wyplatać w kółku jego pajęczynkę i wieszać to nad miejscem śpiących. On będzie chronił od zła. A tutaj jest oryginalny bębenek, widzicie? On jest za wilgi, bo u nas jest wilgoć, ale niestety bębić też można.